Określ, czy 394 jest większe niż, czy mniejsze niż 397. Potem zapisz to wyrażenie, używając symboli takiego lub takiego. Ten symbol nazywa się mniejsze niż, potem zastanowimy się, jak to zapamiętać, a ten symbol oznacza większe niż. No to przyjrzyjmy się tym dwóm liczbom. 394. 4 i 397. Zapiszmy je sobie. 394 i druga liczba 397. Obydwie te liczby zaczynają się od 300, co oznacza, że pozycja setek jest w obydwu liczbach taka sama. Obydwie liczby mają w środku 90, ta 9 oznacza 90, ale pierwsza liczba to 390 i jeszcze czwórka. A druga liczba to 390 i jeszcze 7. Wiemy, że 4 to mniej niż 7. Jeżeli przyjrzymy się osi liczbowej, to 4 leży przed siódemką, albo raczej bardziej z lewej. Jeżeli liczymy od 1 do 7, to musimy po drodze minąć czwórkę. Czyli 394 to mniej niż 397. I zapisujemy to w następujący sposób. 394 jest mniejsze niż 397. Sposób, w jaki ja zapamiętałem symbol mniejsze niż, jest taki, że mniejsza liczba leży po tej stronie znaku, która jest mniejsza. Ten koniec jest znacznie mniejszy niż ten koniec, ale możemy też zapisać to zaczynając z drugiej strony. Możemy zapisać, że 397 jest większe niż 394. I znowu tak samo: większa liczba jest po tej otwartej stronie znaku, po tej znacznie większej większa liczba, większa strona znaku. Ten punkt to mniejszy koniec, ten koniec to większy koniec, i po stronie większego końca jest większa liczba większe niż, mniejsze niż.